Portal WRC.pl. I powitajmy oklaskami oba zespoły, które w tej właśnie chwili wychodzą na płytę stadionu. Goście z Włocławka na czerwono-biało w barwach klubowych, gospodarze Wągrowiec-Kamielba. Witamy raz jeszcze oba zespoły. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsze zawody poprowadzi trójka sędziowska. Jako sędzia główny pan Dawid Błażejczyk, a jego asystentami są panowie Bartosz Niewiadomy i Michał Sobczak. W meczu 14. kolejki trzeciej ligi grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wągrowieckiej Nielby wygrali u siebie z Włocławią Włocławek 6-0. Rywal nielbistów to ostatnia drużyna ligowej tabeli. Kompletnie przebudowana i odmłodzona drużyna z Włocławka nie radzi sobie w tym sezonie na trzecioligowym froncie. W 13 meczach włocławianie wywalczyli zaledwie jeden punkt. Dzisiejszy mecz mimo słabego rywala był bardzo widowiskowy. Padło aż 6 bramek. W trzeciej minucie pierwszą bramkę dla Nielby zdobył Adrian Mikołajczak, drugą w 25. minucie Michał Fertikowski, trzecią tuż przed przerwą z rzutu karnego Dawid Jasiński. Z rzutu karnego grający z numerem 27 Dawid Jasiński. Nielba schodziła na przerwę z przewagą 3 bramek. Tuż po przerwie w 46. minucie meczu piłkę w bramce umieścił Paweł Kraus. W 55. minucie Miłosz Małachowski i ostatnią, 6. bramkę zdobył ponownie Paweł Kraus. Była to jego druga bramka w tym meczu. Zawodnicy grali bardzo agresywnie. Sędzia pokazał aż 6 żółtych kartek. W zespole gości żółtą kartką ukarany został grający z numerem 8 Bartosz Czaplicki. Wiadomym jest, że graliśmy dzisiaj z ostatnim zespołem w tabeli, który boryka się z pewnymi problemami, ale mimo wszystko naszym celem było przede wszystkim nie zlekceważyć rywala i dążyć do pewnego zwycięstwa. Można powiedzieć, że to nam się udało. Strzeliliśmy bardzo szybko pierwszą bramkę, nieco dłużej czekaliśmy na tą drugą, ale w momencie strzelania drugiej bramki już troszeczkę było widać, że brakuje chłopakom takiej mobilizacji. Ale mimo wszystko stworzyliśmy, myślę, że ciekawe widowisko przede wszystkim dla kibiców, bo to dla nich gramy. Udało nam się strzelić 6 bramek, podreperować trochę ten stosunek naszych bramek. Z tego się na pewno cieszymy. Na pewno popełnialiśmy też błędy w grze defensywnej. No i to jest kwestia, nad którą też będziemy starali się gdzieś to, nad którą będziemy pracować, starali się to niwelować. Dziękuję chłopakom za walkę, za serce zostawione na boisku. No i już myślimy o następnym spotkaniu. 8 listopada Nielba wyjeżdża do Wrześni na mecz z Wiktorią, a 11 listopada o godzinie 13:30 na tym stadionie podejmować będzie Polonia Śląska i na to spotkanie wstęp dla Państwa jest wolny. Portal WRC.pl.